Cześć. Przed Wami 39. odcinek Futsalu w Krakowie i przed Wami omówienie spotkań szóstej kolejki Dywizja Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Niestety w dalszym ciągu wygląda na to, że będziemy grali system jednorundowy z grupą mistrzowską i grupą spadkową. W dalszym ciągu czekamy na odłączenie reszty hali, ale tak jak wspominałem w poprzednim magazynie, póki co niestety wygląda na to, że będziemy musieli przeprowadzić skrócone rozgrywki. Niemniej w każdym momencie może się to zmienić i możemy wrócić do normalnego dwurundowego systemu rozgrywek. Ale zanim w ogóle będziemy mieli taką perspektywę, to zobaczmy, co działo się na parkietach Dywizji A, a działo się naprawdę sporo. I zaczniemy od mocnego uderzenia, od naprawdę fenomenalnego spotkania, w którym obejrzeliśmy aż 16 bramek. Od spotkania hat-tricka ze Złotymi Chłopakami, od spotkania, które hat-trickowi mogło zapewnić miejsce w grupie mistrzowskiej, albo utrzymać w walce w grupie mistrzowskiej Złote Chłopaki. Mecz rozpoczął, był to pierwszy mecz tej kolejki i fenomenalnie on rozpoczął się dla Złotych Chłopaków, a zwłaszcza dla Rafała Gnutka, który najpierw potężnym uderzeniem ze szpica dał prowadzenie swojej drużynie w minucie trzeciej, a potem po bardzo ładnej akcji całego zespołu dopadł on do piłki zagranej przez Kaniewskiego i w minucie piątej mieliśmy 2-0. Po tym gongu hat-trick naprawdę potrzebował chwili, żeby dojść do siebie. W minucie 10 Bauhan jednakże zagrał piłkę do Makły, a Makuła, który naprawdę jest w niesamowitym gazie, strzelił bramkę kontaktową i tym samym swoją pierwszą bramkę w tym meczu mieliśmy 1-2. Makuła miał jeszcze ogromną szansę, by wyrównać, bo nie dobijał niecelnie Bauhan. I niewykorzystana sytuacja błyskawicznie się zemściła, mianowicie Leszek Kłód na raty pokonał Michała Gajocha i mieliśmy 1-3. Ponownie, jeżeli chodzi o odzyskiwanie pola, choć zanim dojdziemy do odzyskiwania pola, to pola, mieliśmy tutaj znakomitą sytuację hat-tricka, ale Mierzejewski trafił w Gajocha. A Gajoch, i ta sytuacja też się zemściła. Gajoch wrzucił piłkę do Makły. Makła z zerowego kąta niemalże identycznie jak w meczu z MK Teamem pokonuje Sawczuka i mamy 2-3. Wydawało się, że do końca przed przerwą jeszcze nic się nie stanie, ale ponownie piłkę dostał Gnutek i on również pokazał, że potrafi uderzyć z zerowego kąta i na przerwę schodziliśmy z wynikiem 2-4, a Gnutek już wówczas miał hat-tricka na koncie. Druga połowa rozpoczęła się zdecydowanie lepiej dla Złotych Chłopaków. Marek Kuc wykorzystał podanie od swojego bramkarza i mieliśmy 2-5 i naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji byli gracze hat-tricka, ale zupełnie się nie poddali. Na początku Bauhan trafił w poprzeczkę, później faul taktyczny Walorowskiego, za co został ukarany żółtą kartką, a w minucie 24 Bauhan przyjmuje piłkę do Fischera i Fischer z morderczą precyzją umieszcza piłkę tuż przy słupku i Złote Chłopaki prowadziły już tylko dwiema bramkami. Ten stan trwał ledwie 4 minuty. Fischer tym razem podawał do Makły. Makła bez litości ładuje piłkę pod poprzeczkę i mamy już drugiego zawodnika z hat-trickiem w tym spotkaniu. A potem znów pokazał się z najlepszej strony Gnutek, który oszukał swoich rywali i po raz czwarty umieścił piłkę w siatce i było 4-6. Hat-trick potrzebował ledwie 30 sekund, żeby doprowadzić do remisu. Oczywiście najpierw zaczęło się od Makły i mamy 5-6, a potem nawet Złoci nie zdążyli się otrząsnąć po tym, co się stało. A piłka wypadła, została zagrana z autu do Walarowskiego, który był tak daleko, że nie było go widać nawet w kadrze, a Walarowski uderza w same widły i my mamy pierwszy remis w tym meczu. Kolejne sytuacje, które oglądaliśmy, To były sytuacje dla Złotych Chłopaków. Tutaj Kuc nie trafiał w bramkę, a później w 39 minucie Marek Kuc egzekwuje rzut wolny. Potężne uderzenie, piłka odbija się od kolana Gajocha i mieliśmy 6-7. Do końca spotkania zostało niespełna 30 sekund, gdy jeszcze znakomitą sytuację miał Mierzejewski, a potem w odpowiedzi Walorowski rozpoczyna akcję. Bauhan, Makuła i po raz piąty Radosław Makuła trafia do siatki
i mamy 7 do 7 na 28 sekund przed końcem. Wydało się, że mecz zakończył się remisem, ale obydwie drużyny nie chciały tutaj grać na remis. Mierzejewski w wspaniałym rajdzie podaje piłkę do Marka Kuca. Marek Kuc na raty pokonuje Michała Gajocha i na 16 sekund przed końcem ponownie złote chłopaki prowadziły jedną bramką. Hat-trick zdecydował się na szaleńczy atak, skończył się on stratą. Mierzejewski odbija piłkę, Marek Kuc do pustaka i tym samym mamy 7 do 9 i złote chłopaki odnoszą drugie zwycięstwo w tej edycji Dywizji A. Tak jak wspominałem, bardzo to utrudniło życie, bardzo to utrudnia życie hat-trickowi. W tym momencie oczywiście hat-trick dalej walczył grupę mistrzowską. Złote chłopaki po tym spotkaniu były w grze o grupę mistrzowską, no i niemniej jednak musiał liczyć na Pumasów. Ale zanim dojdziemy do spotkania Pumasów, zajrzyjmy, co działo się w drugim spotkaniu, spotkaniu czystych butów z MK-teamem. MK-team w tamtym sezonie trzykrotnie uległ czystym butom, bo dwa razy w lidze, raz w pucharze. I zobaczmy, jak wyglądało z kolei to spotkanie. A rozpoczęło się ono bardzo dobrze dla drużyny MK-teamu. Najpierw strzał Kluzy zablokował Kępka, piłka odbita, lewą stroną popędził ile sił Szubartowski i pokonał Dybałę już w drugiej minucie, dając prowadzenie swojej drużynie. Jednakże okazało się, że od tego momentu gra MK-teamu była obarczona dużą ilością błędów i na efekty tych błędów nie trzeba było długo czekać. Tutaj strzał Łęckiego jeszcze obronił Jamka. Później Fioletowi mogli podwyższyć, ale Kępka fatalnie spudował po tym podaniu Jurczyka. A w kolejnych sytuacjach coraz częściej do głosu dochodziły czyste buty. I w końcu w minucie 11 Szymon Kluza takim oto ekwilibrystycznym strzałem doprowadził do remisu. Czyste buty chciały pójść za ciosem. Jedyne, co udało się im osiągnąć w tej sytuacji, którą teraz oglądamy, to centymetr, który dzielił Grudnika od bramki na 2-1. Później znakomita sytuacja Karasia, ale genialnie jego strzał obronił Dybała, a w odpowiedzi w bramkę nie trafił Dominik Kluza. Druga połowa rozpoczyna się od fenomenalnej akcji Dawida Łęckiego, który po prostu wjechał z tą piłką do bramki, po prostu parę jak czołg i w 21 minucie mieliśmy 2-1. Od tego momentu MK-team zaczął grać coraz gorzej, za bardzo wychodził, zbyt wolno wracał i tak jak w tym momencie, kiedy piłka padła pod nogi Matławskiego i Matławski podwyższył na 3-1. MK-team jeszcze nie ochłonął po stracie tej bramki, a już strzał Kluzy dobił Krzysztof Grudnik i na tablicy wyników mieliśmy 4-1. Bardzo dużo szczęścia mieli w tej sytuacji gracze czystych butów, ale z kolei w kontrze pokazali, że oni na szczęście już liczyć nie muszą, gdyż prowadzenie dawało im bardzo dużą dozę spokoju. A po takich podaniach Konradowi Łęckiemu nie pozostało nic innego, jak pakować piłkę do siatki po raz piąty. W minucie 33 w zasadzie było już po zawodach. Matławski podaje piłkę do Kluzy i Kluza podwyższa na 6-1. MK-team nie mógł tutaj zbyt wiele zdziałać. W końcówce trochę się poderwało, ale Dybała miał dość dużo szczęścia, bo w zasadzie moim skromnym zdaniem umiejętności. A widzieliśmy, jak to się kończyło. Wykorzystana sytuacja, tu od razu kontra i w tym wypadku zakończyła się bramką Grudnika. Grudnik również chciał tutaj zaimponować takim skillshotem z beach soccera, jednakże nie udało mu się to. W dalszym ciągu mieliśmy 7-1. Mieliśmy 7-1, a do końca spotkania została minuta. I w trakcie tej minuty mieliśmy chyba najgorzej rozegraną dwójkową akcję. Jurczyk, zamiast podawać do Szubartowskiego, został się na strzał. A w rewanżu tutaj była jeszcze druga sytuacja. MK-teamu Szubartowski niecelnie i po raz kolejny gracze w fioletowych koszulkach nie potrafili umieścić piłki w siatce.
Ostatnią akcentem spotkania była ta akcja Dybała, zagrywa do Konrada Łęckiego i Czyste Buty ostatecznie gromią swojego rywala 8-1 i w tym momencie obejmują prowadzenie w ligowej tabeli. Ostatnim spotkaniem było starcie Dragonów z Pumasami. Starcie, które wydawało się, że będzie bardzo jednostronnym widowiskiem, ale okazało się zgoła inaczej. Co prawda już w 4 minucie źle rozegranie zawodu zakończyło się bramką Działowego i mieliśmy 1-0, jednakże Pumasi poczynali sobie całkiem nieźle i mimo, że zdecydowanie więcej gry miały Dragony, to przez bardzo długi czas utrzymywał się wynik 1-0. Głównie za sprawą Toporowskiego. W minucie 17 mogliśmy oglądać takie dogranie Dębskiego do Ślusarczyka, strzał Ślusarczyka z dużego palca i 2-0 dla Dragonów. Nie minęło nawet 15 sekund, a Bielorukawi zagrał piłkę do debiutującego w lidze Herlicha i Herlich również z dużego palca umieścił piłkę przy długim słupku i mieliśmy 2-1. Pumasi w dalszym ciągu nie poddawali się, Pumasi mieli kilka dobrych sytuacji, ale brakowało trochę timingu, tak jak w tej sytuacji Pyciakowi, którego naprawdę ułamki sekund dzieliło od pakowania piłki do siatki. W drugiej połowie, druga połowa rozpoczęła się zdecydowanie lepszej gry Dragonów. Najpierw strzał Zaczyka obronił to w tej sytuacji Toporowski. A potem zupełnie się pogubili gracze Pumas przy kryciu w tym rzucie rożnym. Knapik wbiegł po prostu jak do swojego mieszkania i skierował piłkę do siatki. Potem zagraniu Starczyka mieliśmy 3-1. Nie minęła nawet minuta. Bielorukawi dał się oszukać Działowemu i Działowy z zerowego kąta po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Mieliśmy 4-1 i Pumasi musieli zaryzykować. Zanim jednak to się stało, jeszcze miał wyśmienitą sytuację Knapik, ale nie zrobił bramkę. A potem, już oglądaliśmy w natarciu Pumasów. I właśnie Bielorukawi tak zrehabilitował się za swoje błędy przy dwóch poprzednich bramkach. Mieliśmy 4-2 i wydawało się, że będziemy oglądali naprawdę fenomenalną końcówkę. Ale w bardzo głupi sposób Taras Herlich zarobił drugą żółtą kartkę i zakończył udział w tym spotkaniu. A muszę przyznać, że był naprawdę wyróżniającą się postacią w ekipie Pumasów. Pumasi przetrwali grę w osłabieniu, ale Dragony, powiedzmy sobie szczerze, nie forsowały tempa i teraz widzimy właśnie tą sytuację, jaką stworzyli sobie w tym okresie czasu i ostatecznie pokonali Pumasów 4-2. Teraz jeszcze raz wyniki tej kolejki. Hat-trick Złote Chłopaki 7-9, Czyste Buty MK Team 8-1, Dragony Pumas Kraków 4-2. Pauzowała drużyna Iglomenu i rodzinnych restauracji. W ligowej tabeli, tak jak wspominałem, mamy nowego lidera Czyste Buty, które w następnej kolejce będą pauzować. Za ich plecami jest Iglomen, który w tej kolejce pauzował. A potem mamy 3 zespoły, które walczą o grupę mistrzowską, jeżeli oczywiście będziemy mieli grupę mistrzowską. Dragony i MK Team, które mają po 10 punktów oraz Hat-trick, który ma punktów 9. Szanse na grupę mistrzowską straciły Złote Chłopaki, które mają punktów 6, a ostatnie miejsce w tabeli zajmuje ekipa Pumas Kraków, która ma w dalszym ciągu jedynie ujemny punkt. Następną kolejkę dywizji A rozegramy dopiero za 2 tygodnie, więc nie sugerujcie się proszę tą datą, która tutaj jest tutaj wpisana. Najprawdopodobniej będzie to kolejka, która będzie decydowała o tym, które drużyny zagrają w grupie mistrzowskiej, które zagrają w grupie spadkowej. I rozpoczniemy od bardzo ciekawego spotkania Złotych Chłopaków z MK Teamem. Złote Chłopaki na pewno będą chciały popsuć humor MK Teamowi, który potrzebuje zwycięstwa, by zameldować się w pierwszej czwórce. Potem Dragony będą podejmować Iglomena i rodzinę restauracji i tutaj również Dragony muszą to spotkanie wygrać, jeżeli chcą marzyć o pierwszej czwórce. A na samym końcu będziemy mieli przyjemność zobaczyć starcie Hat-tricka z Pumas Kraków i tutaj stawka jest również podobna. Na sam koniec jeszcze chciałbym przedstawić dwie piątki kolejki. Dlatego, że dopiero teraz sobie uświadomiłem, że przecież nie odegramy meczu pierwszej kolejki, a przy pierwszej kolejce nie nominowałem
nie zdecydowałem, kto będzie w piątce kolejki. Więc w piątce pierwszej kolejki, w której mieliśmy następujące wyniki, MKTeam wówczas pokonał Iglomena 6-3, Złote Chłopaki pokonały Pumasów 14-0, a Dragony uległy Czystym Butom 4-6. Mamy następującą piątkę kolejki. W bramce Tadeusz Jamka z MKTeamu, w polu Krzysztof Grudnik z Czystych Butów, Marek Kuc ze Złotych Chłopaków, Paweł Wątek z MKTeamu oraz Marcin Kluza z Czystych Butów. A w piątce kolejki tej bieżącej będziemy mieli Bartosza Dybałę z Czystych Butów. Zapomniałem wspomnieć, że Marcin Kluza jest zawodnikiem kolejki tej pierwszej. Wróćmy do aktualnej. Bartosz Dybała, bramkarz Czystych Butów. Rafał Gnutek z Złotych Chłopaków, który za swój najlepszy występ chyba w życiu dostaje tytuł zawodnika kolejki. Jakub Działowy z Dragonów. Później będziemy mieli Szymona Kluzę z Czystych Butów oraz Marka Kuca ze Złotych Chłopaków. Na koniec chciałbym jeszcze odnieść się do jednej rzeczy, o której parę osób bardzo mi suszy głowę. Mianowicie do mojej nominacji do Hot 16 Challenge. Po pierwsze, bardzo dziękuję za tą nominację, Piotrze Paluchu, i głęboko wierzę, że jest specjalne miejsce w piekle dla takich osób jak ty, i wierzę, że to jest miejsce tuż obok brata Natalii Kukulskiej. Szczerze powiedziawszy, nie podejmę się tego wyzwania. Na szczęście dobrze, że ktoś mi na początku wytłumaczył, jaka jest idea tego wyzwania, gdyż już niemalże zostawiłem żonę i zacząłem wyrywać 16-latki. Jednakże kiedy wytłumaczono mi, że chodzi tutaj o rapsy, no muszę was bardzo rozczarować, ponieważ no jestem tak bliski rapu jak strzelenia 100 bramek w lidze, a ponadto mój stosunek do rapu czy też hip-hopu jest taki sam jak do najebanego wujka Edka na weselu. To znaczy, że no w sumie jest spoko, ale wolałbym, żeby się ode mnie trzymał z daleka. Także dziękuję bardzo za nominację, ale wyzwania rękawicy nie podejmuję. A Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Z Dywizją A widzimy się za 2 tygodnie, a za tydzień zapraszam na halę na spotkania Dywizji B. Cześć!